kochani, jedziemy na Nowy Rok oraz święta prawosławne na Ukrainę. Lubię starą motoryzację, dlatego od czasu do czasu będę Wam pokazywał takie rodzynki. Z Warszawy, a dokładnie z Raszyna, wyjechaliśmy o godzinie 6:30, a na przejściu granicznym w Hrebenne byliśmy o godzinie 11:30. Po stronie ukraińskiej byliśmy już po niespełna godzinie i jechaliśmy w kierunku Tarnopola, rodzinnego miasta Ani. Nie, to ty powiedz. O, drodzy, drodzy, widzicie co? My mamy jeszcze z godzinkę do Tarnopola i my już jesteśmy w Ukrainie. Paweł, chcę wam coś opowiedzieć o pierwszym jego wrażeniu na Ukrainie. Pułeczku, co powiesz? Co powiesz? Ale tu ładnie filmuj tutaj. Pierwsze wrażenie na Ukrainie. Dziury wcale nie są takie dziurawe, jak wszyscy o nich mówią. Znaczy wróć, drogi nie są wcale takie dziurawe, jak wszyscy o nich mówią. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, są... Światło na siebie świeci, podsuń się troszkę do mnie. Są wszechobecne lady, łady. Lada, tak. Ale... Żigul po ukraińsku. Żigul po ukraińsku. Wszechobecne. Tak naprawdę różnej maści, różnego koloru, przerobiane, oryginalne, mniej oryginalne, ładne, brzydkie, stare, nowsze. No i chyba podział samochodów, bo samochody tak naprawdę bardzo często są albo takie luksusowe, no albo po prostu takie, nazwijmy to, bardzo, bardzo już zużyte. Więc to takie pierwsze wrażenia. No i przede wszystkim też bardzo dużo ładnie zdobionych cerkwi, jak również przy drogach kapliczki też bardzo ładnie zdobione, zwłaszcza dachy tych kapliczek są w takim złocie, tak, pewnie jest jakaś miedź albo nie wiem, złoto, prawdziwe złoto, jakby to było prawdziwe złoto, to już by chyba nie stało przy tej ulicy, więc to tak, więc to na tyle, no. No i na razie tyle. Na razie tyle. Jedziemy dalej i pogadamy dalej. Pa! Chodzą w maseczkach na ulicę. My jesteśmy bez maseczek. Idziemy w centrum miasta. Trzeci raz idziemy do centrum miasta. A teraz jesteśmy około dworca kolejowego. Tak on wygląda z jednej ze stron. Wchodzimy w środek dworca kolejowego w mieście Tarnopil. No i co, tak naprawdę widzę, że wszystko zamknięte. O ile tam mamy w górze zalę dla oczekiwania pojazdów, ale przez pandemię mamy ten zał na teraz zamknięty. No i tu mamy kasę do kupienia biletów. Prosto przed nami, jeżeli widzimy teraz centrum miasta. No i tu mamy okolice dworca kolejowego w mieście Tarnopil. Powiem wam, że ostatnio byłam tutaj półtora roku temu, jeżeli nie więcej, bo nie pamiętam, czy kiedy przyjeżdżałam tu i tu, byłam tu. Ale chcę powiedzieć, że on stał trochę odnowiony i przynajmniej przeległa terytoria do niego. Zrobili tak trochę bardziej nowocześniej. Bardziej mi chodzi o drogę, no. O drogę, o trawę, było bardziej dużo miejsca dla samochodów i mało miejsca dla ludzi. No i tak on wygląda z tej strony. Jesteśmy w centrum miasta Tarnopol. Tutaj właśnie wyremontowana nie tak dawno fontanna, bardzo ładna. Ławeczki również.
I idziemy dalej. I idziemy dalej na spacerek. Choinki. Do choinki idziemy, tak? Tak. No dobrze. Pogody niestety nie mamy za pięknej, więc jakość tego wideo też nie będzie super. Słońca nie ma w ogóle. Jest taka mżysta, wilgotna bardzo mocno. I powiem wam, że tutaj jest zimniej niż w Polsce. Tak, jest, jest zimniej niż w Polsce, tak to się zgadza. Restauracje, jak widzicie, wszystko pracuje, wszystko działa. Wszystko otwarte. Tu mamy lodowisko, choinka. Tam możemy pójść na szopkę pooglądać. O, jaka fajna szopka. Możemy pójść. Tam kaczele, karusele, nie wiem po polsku. One są żywe, to nie są roboty. To jest kościół katolicki. Tak jest. Kawę chciałabyś? Może tu wezmemy? Może nie. Jeść nie chcesz? Słucham? Nie, ale tutaj będzie kawa? No jest. Tak? Amerykana z mleką. Latte, co chcesz? Czaj, kakao, koktajl, syrop. Kochanie, teraz jesteśmy znowu w centrum miasta Ternopil, tylko już z innej strony. Jak możecie widzieć, tutaj jest jeden z największych kościołów miasta Ternopil. Tak naprawdę bardzo często odbywają się różne wesela. Z tej strony już widzę, Pawełek pokazuje Danila Galeckiego, to ukraiński lekarz. Dalej widzimy hotel Ternopil. Ale tam zdejmuj, tam! Kochani, jesteśmy nad jeziorem miasta Ternopil. Tak naprawdę ono zrobione sztuczną, czyli dokopana po prostu jamy, tak? I tak ona wygląda. Pawełku, twoje wrażenia od tego? A jeszcze chcę dodać, że latem fontanna, tak? Fontanna i latem ona bardzo fajnie wygląda. Są podświecone światłami. Z prawej strony mamy zamek ternopolski. Tak wygląda zamek. Z drugiej strony zamek? Pałac. To zamek. To jest zamek. Okej. Okay. Tutaj Ania mówi, że na tym jeziorze co rok. Co roku odbywają się międzynarodowe wyścigi w żeglowaniu żaglówkami. Znajdujemy się w sercu miasta Ternopil, a konkretnie nad jeziorem Ternopilskim. Zostało ono sztucznie stworzone w XVI wieku przez Jana Tarnowskiego, założyciela miasta. Podczas II wojny światowej jezioro zostało zniszczone i odnowione dopiero w latach 50. XX wieku. Obecnie jezioro jest dość duże i zajmuje około 300 hektarów, zlokalizowane w pobliżu centrum miasta. Ogromne wrażenie robi rozciągająca się wzdłuż brzegu promenada oraz romantyczna wyspa, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na całej Ukrainie. Wyspa powstała podczas rekonstrukcji po II wojnie światowej. Można na nią dotrzeć spacerując po moście lub statkiem. W centrum wyspy, pośród drzew, znajduje się niesamowita biała altana.
Miejsce często odwiedzane jest przez zakochane pary. Ratusz miasta. A przed nami pomnik Stepana Bandery, bohater Ukrainy, patriota Ukrainy.